I teraz witają Państwa. Brawo na rozgrzewkę. Kłaniają się Państwu. Koniki też się Państwu kłaniają. Każdy szlachcic właściwie żył od dzieciństwa. Uczono się nią walczyć od najmłodszego wieku. Brawo, proszę Państwa. Zobaczcie, jak z taką łatwością ścinają te gałązki, jakby to były właśnie głowy przeciwników. Niestety taka właśnie była ta wojna brutalna. Trzeba było bardzo skutecznie i szybko pokonać wroga. Mniejsze niż głowa człowieka, trzeba je trafić w sam środek, aby je zdjąć. Brawo! Trzeba było nie tylko cięto, ale także można było wykonać pchnięcie, można było właśnie tym szpicem szabli przebić wroga. A wszystko działo się zawsze w ułamku sekund. W czasie takiej bitwy kawaleryjskiej nie było jakichś długich pojedynków. Tak naprawdę wszystko działo się przez pół sekundy, kiedy jeźdźcy nacierali na siebie albo na piechotę i albo trafiło się wroga, albo było się trafionym. Potem już szarżowały kolejne szeregi, które mogły dokończyć robotę, a cała walka, cała szarża polegała na tym, żeby zadać jakąś ranę przeciwnikowi, aby na chwilkę nawet go osłabić, po to, żeby ci kolejni nacierający mogli dokończyć już robotę. Tak też szkolono polską kawalerię od zawsze, aby wykonywać szybkie ataki, szybkie szarże, żeby szablą trafiać, jeśli nie w głowę, to chociaż w ręce, które by uniemożliwiły walkę przeciwnikowi później. Polski jeździec praktycznie, no prawie najdłużej na świecie, bo przecież jeszcze w czasie II wojny światowej pojawiły się sytuacje, kiedy lans używano, ale nie tak jak się. No i tak ułam skoczył i może uciekać, ale co jeżeli ten koń stoi bokiem do wejścia z karczmy? No nie, najpierw go nie przesuwamy, od razu skakujemy. Brawo! A jak można zsiąść z konia? No dobra, a co jeżeli ten koń stoi tyłem do karczmy? Muszę Państwu powiedzieć, że to jest najniższy człowiek w naszej grupie, a to najwyższy koń w naszej grupie. Więc łatwo nie ma. Dobra, jedziemy już na tym koniu. Ci z tej karczmy nas gonią. Trzeba do nich strzelać. Usiądziemy tyłem. I wracamy. Udało się jej zgubić, teraz trzeba gdzieś w krzakach się przyczaić i się rozejrzeć. A pokaż jeszcze fikołka do tyłu. Pewnie sprawia także i z humorem. To, co dzisiaj oglądamy, to jest teraz już pokaz dżigitówki, albo naszej woltyżerki. Dżigitówka to takie wschodnie określenie od dżigitów, czyli jeźdźców, którzy na wybrzeżach Morza Czarnego Kaspijskiego na Kaukazie od wieków się popisywali konno. Ale także i z tego słynęli polscy jeźdźcy, zwłaszcza Lisowczycy w wieku XVII, a potem te tradycje przyjęli ułanie. I dzisiaj jeszcze... A teraz jazda na wstecznym niemalże. A teraz, jeśli było ranny w ręce, to można było też i tak. A teraz coś, co się nazywa, jeśli dobrze wiemy, poczta węgierska, czyli jazda na dwóch koniach. Brawo! Hubert Kostrzewa, dowódca grupy. Ta grupa istnieje już od chyba przynajmniej 20 lat i bierze udział w różnych inscenizacjach, ale także, proszę Państwa, w planach filmowych. Praktycznie każdy film
historyczny, kręcony jest ich udziałem. Czy to seriale średniowieczne, czy filmy o wojnie polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej. I brawo, proszę Państwa, zobaczcie, co można jeszcze zrobić z koniem. Czasem trzeba by się było ukryć przed wrogiem, schować za jakimś krzakiem albo za wzgórzem. I taka sztuka była niezwykle przydatna. Wielkie brawa! I Striders! Jak zwykle kobiety wydają szaleją na ich widok. Brawo! Brawo dla jeźdźców, brawo dla koników.